i Chariba Chodei. Ty Maraba! Ty na czerwonym skuterze, zjedź na pobocze! Eksperyment 6x6! Niech zaraz zacznie przestać planety kosmicznym skuterem Jumby niszczyć! Tylko dlatego, że dziewczynka ma nowego chłopaka i 626 już nie lubi zachowywać, źle się nie trzeba. A to taka ma dżumba! A właśnie, że trzeba! Zazwyczaj Jumba demolkę lubi, ale tak traktować swój najnowszy wynalazek nie pozwoli. Figa z maciem! Wracaj tu! To miała być pasta jajeczna, więc czemu smakuje jak piure z antaryjskiego skorpiona? Ej, to wyjątkowo wyrafinowane danie, grubasie. Zamiast jajek dałem miejscową odmianę wyspowego skorpiona. Nie stać nas na jajka, odkąd znowu wyleciałeś z Federacji Galaktycznej. Wcale nie wyleciałem. Zostałem dyscyplinarnie zwolniony. Ostrzegałem, żebyś nie śpiewał karaoke na służbowym bankiecie? O, twój nowy szef idzie. Taki sam jak poprzedni. Tamto! Eksperyment 625! Melduje gotowość, panie Homigwil. Gdzie jest doktor Homigwil? Utknąłem w skwaroszku! Zaraz cię zwolnię, ty trzy razy zwolniona osoba! Nie, potrzebuję pracy! Masz więc szansę wykazać się podczas swojej pierwszej misji! Znajdź ten wredny eksperyment 626, pseudonim Stitch! A? To on nas znalazł! Jak za dawnych czasów. Ataka! Agata! Głupi głupa! To czemu go pan zatrudnił? Bo jest tani! Agaba! To baka ci kaczaba! Zaraz się złapię! Do Jumby proszę chodź! A! Grawitacja! To dziura czarna! Czasoprzestrzeni przenieść nas może! Do świata równoległego! 626! Statek do czarnej dziury nie mogą bez stany być! Bez ubezpieczenia! O nie! Przeciwny ładunek mamy! O, gdzie Jumba jest? O, pole asteroidy? Z 626 niewidoczne. Ojej! Silnik jest zupełnie kaput. Jumba uziemiony. Magiczny kamieniu Chitama, proszę chroń mojego tatę i pomóż mu szybko skończyć pracę, żeby wrócił wreszcie do mnie i do babci. Dzięki.
Juna, prosiłaś magiczny kamień o bezpieczny powrót taty? Wcale nie. Prosiłam, żeby zostać największą mistrzynią karate na całym świecie. O, nie martw się, twój tata wróci już za miesiąc. Dłużej nie będziesz czekać. Babciu, mówiłam ci, że nie chodzi o tatę. Idę na trening. Na razie! Ona jest niezniszczalna, naprawdę. Gdzie jestem? Stitch jest głodny! Jestem bardzo głodny! Daj jeść! Jestem głodny! Mogę cię zjeść? A czabunia! Pora zacząć nasz dzisiejszy trening. Na początek powtórzmy zasady tego dojo. Pierwsza, zawsze bronić słabszych. Druga, kochać wszystkich, nawet śmiercieli. I trzecia, Ichariba Chodei, czyli każdy znajomy kuzynem. Dobrze, pozycja pierwsza. Taro, spóźniłeś się, gdzie byłeś? Przebieraj się szybko. O co chodzi? Zaufaj mi, jestem gliną. Uspokój się, co się stało? Chodzi o moją konsolę. Grałem w Go Go Galaxy i prawie skończyłem poziom trzeci. Ale Kenny... Kenny? Tak. Dawaj, bierz go, rozwal. Tak. Udało się. Kenny wygrał. Super. Totalnie! Łatwizna! Taro to lamus! Nie potrafi nawet przejść trójki! Nie potrafi butów zawiązać! Co was tak śmieszy? O co ci chodzi? Dobrze wiesz o co! W tej chwili oddaj Taro tę grę, rozumiesz? Ha! A po co tej ofermie taka gra, skoro nawet nie potrafi przejść poziomu dla dzidziusiów? A teraz przeproś! Żartujesz? Ta, jasne! Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Tak, z nim. A on powinien porozmawiać z Taro. No dalej, Taro, każ mu przeprosić. Śmiało! Tak, każ mi. Przecież on w życiu nie poprosi, wojący cykor. Ty lepiej nie wkurzaj Juny. Ona jest mistrzynią karate. Ha! Juna po prostu odziedziczyła jakieś zapyziałe dojo po swoim dziadku. A mój starszy brat uczy się karate u prawdziwego mistrza, wiesz? To dlaczego jeszcze nosi biały pas, jak dzidziuś? Wcale nie. Bo akurat w sklepie mieli tylko białe. Tak, oczywiście. A ja słyszałam, że uczysz jakiegoś głupiego karate, takiego, że nie można nikogo bić. Zgadza się. Karate nie jest po to, żeby kogoś bić, tylko żeby bronić tych, których kochasz. Ona kocha Taro! Chociaż kiedy trzeba stanąć w obronie słabszych, wtedy walka jest dozwolona. No to walcz! Proszę cię, ostatni raz. Przeproś, Taro. Nie mam czasu na głupie przepychanki z dziewuchami. Chodźmy. Niech zna naszą litość. A jak? Założę się, że twój ojciec uciekł z wyspy, bo miał dosyć użerania się z córeczką babo chłopem. A tylko mnie nie bij. Trzcina cukrowa. Jest słodka. Nie to, co ty. To posterunkowy Suzuki. Chyba mu się bardzo śpieszy. Hej, Juna. Dostałem wezwanie. Jakiś niebieski potwór przewraca fabrykę ananasów do góry nogami. Mamy ananasowy kryzys i dużo soku. Musimy to zobaczyć. O nie, mam swoją grę i jadę do domu. Nie, jedziesz ze mną. Co za bałagan. Zupełnie jak mój pokój, zanim nakrzyczy na mnie mama. Niech ta Juna nie myśli, że może się tak rządzić. Tak, ta, właśnie! Zrobię z niej miazgę, o tak! Ha?
Poproszę Arboza. Na moje oko to musiał tu szaleć niezły potwór. Nic wam się nie stało? Widzieliście potwora? Dokąd poszedł? Wielki, niebieski potwór, gdzieś tam. Będzie się chciał ukryć w lesie Chitama. To on! Sam dos? Aresztuję cię! Ani kroku! Areszt? Mego? Tak! Zgadza się! Ja! Mego areszt! Mego areszt! To chyba łapa! Jeszcze? To jest niezła! I chyba cuda! Ale jesteś ciężki. Dunga haga bla bla. Co to znaczy? Nie lubię wody. Ej! Brałam już prysznic. Rety. Chyba będziemy musieli poszukać innej drogi. Maka, maka! Ja nie wejdę na taką stromą ścianę. Bla, bla. Tak myślisz? Jeśli ty dasz radę, to ja... Zostaw mnie! Sama sobie poradzę! Akitaka! Widzisz, udało się. Witaj. Wymiękam. Tak, ja też. Niedobrze mi. Hagabla. Słuchaj. Dlaczego tak narozrabiałeś? Nagato, nie jestem zły. Jak możesz tak mówić? Przewróciłeś całe miasto do góry nogami. Byłem głodny. Nie możesz niszczyć miasta dlatego, że jesteś głodny. Powinieneś pracować i zarabiać na jedzenie tak jak wszyscy. Ty się wcale nie boisz burzy ani piorunów, prawda?
Nago. Nie ma się czego wstydzić, chyba że się nie boisz. A ty? Mistrzyni karate niczego się nie boi. No może tylko troszeczkę. A Stitch, nie boi się, Boże. Stitch, tak? To niezwykłe imię. Ja mam na imię Yuna. Yuna. Nie bój się, ja cię obronię. Tima Kama, Stitch opiekuje się Yuna. Szczęście. Co to pępka? To gub tasie. Hej, ty nie masz pępka. Nie możesz dotknąć pępka, bo ty go w ogóle nie masz. Pewnie dlatego ciągle rozrabiasz. Stitch, bez pępka też możesz być grzeczny. Naprawdę? A kadu baba? Przysięgnij się. Zgoda? Przysięgam się. Stitch, skąd ty się właściwie tutaj wziąłeś? I kata. Co? Z nieba? A potem z Hawaju. Agabata! To jest magiczny kamień. Magiczny? Babcia zawsze mówi, że wiele tajemniczych stworzeń przybywa z całego wszechświata, aby posiąść moc magicznego kamienia Chitama. Amataka! Miga Amataka posiąść moc! Stitch, jesteś cały? Nic ci nie jest? Aba, paba, taka! Widzę, że poczułeś moc magicznego kamienia. Babcia! Dzięki niezmierzonej mocy lasu Chitama, kamień potrafi spełnić życzenie każdego, kto o to poprosi. Niezmierzona moc! O, Botifa! Byłbym wielkim władcą wszechświata. Ale zanim twoje życzenie się spełni, musisz udowodnić, że jesteś tego wart przez dobre uczynki. Dobre uczynki? Mhm. I dzięki dobrym uczynkom magiczny kamień spełni twoje życzenie. Okitaka, zostanę tutaj z wami. Naprawdę zostaniesz? Bronić Yuny to dobry uczynek, posiądę moc. W takim razie ja ci w tym pomogę. Przysięgasz się? Przysięgam się. Przysięgam się na paszczę lwa. Będziemy razem ty i ja. Dwa motyle, rybki, dobrze, trzy. A teraz chodźmy do domu na obiad. Babciu, czy mogę zabrać ze sobą Stitcha? Powiemy, że to jest przybłęda, którego znalazłyśmy w lesie. Jasne, czemu nie? Icharima today! Juhu! Słyszałeś, Stitch? Powiedziała Icharima today! To znaczy każdy znajomy kuzynem. Tak jak Ohana! Icharima Ohana! Icharima Ohana! Icharima today! Ale będzie słodko! Halo! Czy tu ktoś wokoło słyszy złego geniusza? Też mi zły geniusz. Żenada. Małe bum-bum i uwięziony na tej skale resztę życia spędzę. Halo! Plikli? Ja chyba mam. Ta asteroida wygląda zupełnie jak Jumba. Bo to jest Jumba, przyjacielu. Jumba, to naprawdę ty. Plikli! Bardzo za mną tęskniłeś, że przyleciałeś na ratunek. Bez przesady. Co ty tu robisz? Już właśnie kończyłem misję naukową, kiedy statek mi się zepsuł i utknąłem tu na długie 2 lata. Impreza pożegnalna tydzień temu będąc. To dziura czarna. Wreszcie mogę opuścić to okropne miejsce. Lećmy do domu zrobić terracini z indykiem. Jest tylko jeden problem. Statek kosmiczny Jumby też jest kaput.